Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Nebulas. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Nebulas, który za cel postawił sobie umożliwienie przeszukiwania danych zawartych i umieszczonych w różnych blockchainach. Także taka uniwersalna wyszukiwarka. Niezwykle ciekawy koncept, biorąc pod uwagę to, co ten projekt już osiągnął i jakie ma dalsze plany. Także zobaczmy, co można tutaj wyczytać z postępów prac zespołu projektowego i co w projekcie ogólnie się dzieje. Zakładka Code Progress. Tutaj widzimy w ostatnim czasie przyhamowane prace nad projektem z tego względu, iż projekt ten posiada już działający produkt, także zespół zajmuje się głównie na tym etapie zamykaniem drobnych błędów, które wystąpiły podczas użytkowania przez społeczność i planowaniem kolejnych funkcjonalności, a tych w projekcie Nebulas naprawdę jest dosyć dużo. Mamy 40 osób zaangażowanych w projekt. Mamy 700 gwiazdek na GitHubie, także przejdziemy sobie do GitHuba i zobaczymy, co tam ciekawego można wyczytać. Organizacja Nebulasio, projekt implementujący główny core systemu. Twórcy wybrali język Go, czyli język Google'a. Tutaj taka ciekawa anegdota, ponieważ Nebulas często jest określony jako właśnie Google dla blockchainów, czyli taka wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie wszelkich danych umieszczonych na różnego rodzaju blockchainach innych projektów. Co tutaj w tym projekcie się dzieje? Krótkie readme, dosyć standardowe informacje, także tutaj za bardzo nie ma co komentować. Zakładka Issues. Tutaj widzimy na chwilę obecną 8 otwartych issue, kilka z nich jest dosyć dawno temu zgłoszonych. Widać tutaj jakąś drobną dyskusję, jeśli chodzi o issue, także na pewno te zgłoszone tutaj problemy są w trakcie analizowania i może już nawet w trakcie weryfikacji i naprawy. Ponad 150 zamkniętych, także widzimy, iż jest dosyć duża różnica pomiędzy otwartymi a zamkniętymi. Co również oznacza to i potwierdza, iż projekt ten jest już w fazie gotowego produktu. Pull requesty mam obecnie 6 otwartych. Tutaj przeglądając je, nie są one za bardzo znaczące. Nic ciekawego tutaj w tych pull requestach nie znajdziemy. Właśnie funkcjonalności całego projektu. Także przejdziemy sobie dalej. Zakładka Project na GitHubie nie jest tutaj prowadzona. Wikipedia. Tutaj ciekawa sytuacja, jest oddzielne repozytorium gromadzące całą właśnie wiedzę pozwalającą programistom i osobom zaangażowanym w ten projekt na tworzenie własnych rozwiązań w oparciu o tę infrastrukturę. Także to jest bardzo dobry ruch. Security. Niestety na GitHubie nie ma żadnych informacji odnośnie polityk bezpieczeństwa, odnośnie polityki zarządzania podatnościami. Jest natomiast wpis na blogu, na platformie Medium odnośnie właśnie programu Bug Bounty dla tego projektu. Tutaj dobrze pokategoryzowane rodzaje potencjalnych błędów, które mogą być zgłoszone. Co ciekawe, nagrody tutaj są oczywiście umieszczone, zdefiniowane, ich dolny próg. Jednak osoby zgłaszające tego typu podatności i w przypadku, gdy one zostaną zatwierdzone przez zespół, dostaną odpowiednik w dolarach, odpowiednik dolarów przekazany właśnie w kryptowalucie NAS, czyli w tokenie tej platformy. Przejdźmy dalej do zakładki Insights. Tutaj również w tej chwili nic ciekawego nie zobaczymy z tego względu, iż mało się dzieje pod względem deweloperskim w tym projekcie w ostatnim czasie. Dlatego może spojrzymy na roadmap, co tam ciekawego Nebulas
planuje. Jesteśmy na tym etapie. Roadmap też dosyć ciekawie przygotowany. Trochę mało konkretne informacje zostały tutaj umieszczone. Niemniej jednak, jak przejrzy się dokumentację, przejrzy się papery dostępne na stronie Bulas w zakładce Resield, to trochę to, że powiem, rozjaśnia całą sytuację, która według mnie jest dosyć skomplikowana, z tego względu, iż projekt jest również skomplikowany. W następnym etapie Nebulas tutaj planuje wdrożyć bardzo ciekawą opcję Nebulas Force. Jest to zdecydowanie temat, który warto śledzić i warto mierzyć postępy zespołu na GitHubie w tym zakresie, z tego względu, iż ten feature ma umożliwić blockchainowi tego projektu na samo aktualizowanie się i dostosowywanie się do nowo panujących warunków. Czyli tutaj nie będzie konieczności tworzenia forków w tym projekcie, forków kryptowalutowych, z tego względu, iż dzięki implementacji algorytmów opartych o sztuczną inteligencję ten blockchain ma być samoaktualizujący się i samonaprawialny. Także ciekawa sytuacja, zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj twórcom tego projektu. Nebulas oczywiście posiada również swoje konto w serwisie Travis Continuous Integration. Także tutaj też na pewno w przyszłości zajrzymy i zobaczymy, czy te założenia implementowane w repozytorium generują poprawne buildy i dzięki czemu zespół może wydać już wersję z nowymi funkcjonalnościami bez błędów. Także jeśli chodzi na tę chwilę z mojej strony, to wszystko odnośnie tego projektu. Tutaj parę ciekawostek z mojej strony jeszcze. Jeśli ktoś uważa, że naprawdę już dużo wie o kryptowalutach i o blockchainie, to radzę zapoznać takiej osobie się właśnie z sekcją Research na stronie projektu Nebulas. Tutaj są bardzo ciekawe dokumenty opisujące właśnie bardzo technicznie i w oparciu o skomplikowane matematyczne algorytmy te funkcjonalności, które mają być zaimplementowane w tym projekcie. Tutaj jeden z nich, Nebulas Rank, ma umożliwić, tak jak to właśnie robi Google, jeszcze lepsze wyszukiwanie danych wśród blockchainu na podstawie na przykład płynności, na podstawie asetów zaangażowanych w konkretne smart kontrakty, w samą treść smart kontraktów, sposób ich funkcjonowania. Także możliwe, że w przyszłości, używając tego projektu, zostaną nam przedstawione dane, nie tylko wygenerowane na podstawie suchego porównywania tekstu, ale również konkretnych funkcjonalności, tak jak to robi Google w swoim właśnie Google Ranku. Tutaj mamy Nebulas Rank. Także jedna z tych ciekawych rzeczy NR i przypominam NF, czyli Nebulas Force. Funkcjonalność umożliwiająca samoaktualizowanie się tego projektu właśnie w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. Projekt uważam za bardzo ciekawy, bardzo skomplikowany technicznie. Także jeszcze raz powtórzę, jeśli ktoś ma ambicje i myśli, że już wie naprawdę dużo o kryptowalutach, to proszę o zapoznanie się z tymi wymienionymi wcześniej dokumentami. Jeszcze jeden plus tego projektu jest taki, według mojej opinii, iż sam osobiście nie znam jakiegoś konkretnego konkurenta w zakresie funkcjonalności, którą ten projekt chce tutaj właśnie nam zaoferować. Także ciekawa sytuacja. Z minusów zaznaczyłbym tutaj, iż jest to projekt chiński, a to może wiązać się z konkretnymi obostrzeniami ze strony właśnie rządu tego kraju na funkcjonalność tego projektu, ale miejmy nadzieję, że typowo zdecentralizowane środowisko poradzi sobie z tego typu zabiegami. Także dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, proszę pozostawić je w komentarzach. Dziękuję, cześć.